Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 48. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się z magicznej Islandii. Obok mnie jest bardzo, bardzo wyjątkowo. Mamy minus 11 stopni. A za mną ta woda to woda termalna, która wychodzi z gejzera i ma tak kilka stopni plus, dlatego jest w stanie ciekłym. Magiczne miejsce, magiczna temperatura i niezwykłe nasze dzisiejsze spotkanie, które dotyczy wytrwałości i wytrzymałości. Tak jak i dla mnie jest to wytrwałość i wytrzymałość. Moja suknia magiczna jest w tym momencie już sztywna od mrozu, chłodu i zimna, ale mimo tego idziemy dalej i dalej i kontynuujemy nasze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie jest wskazówką, inspiracją i motywacją na kolejny czas, ponieważ dokładnie w tym momencie, w jakiejś dziedzinie Twojego życia rozpoczyna się nowy moment. Dlatego 48. spotkanie i ta wskazówka od siły wyższej, bo 8 jest tą cyfrą nieskończoności. Czyli co się zaczyna, przechodzi w następne, kończy i znów zaczyna, i kończy i znów zaczyna. I tak również Twoja dusza w tym momencie przechodzi w bardzo wyjątkowy czas. Czas, gdzie czujesz gotowość na to, by pojawił się mistrz. Nowy mistrz w tym nowym czasie, w nowym okresie. Co to oznacza? Oznacza to, że gdy Twoja dusza przychodzi tutaj na ten świat, to przechodzi przez różne procesy. I tak jak mówiliśmy już wcześniej na jednej z naszych ceremonii, przez jakiś konkretny czas towarzyszy Ci Twój przewodnik. Najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci, czyli istoty wyższych światów, istoty światła, które przyszły tutaj, by prowadzić Cię, pomagać Ci i wspierać Cię w tych kolejnych etapach rozwoju Twojej duszy. I dokładnie teraz jesteś w takim momencie. Może to już czujesz, może jeszcze nie, ale gdy będziesz mieć oczy i uszy szeroko otwarte i tą gotowość również w Twoim sercu, czyli to zaufanie w siłę wyższą, zaufanie w te energie wyższe, to ten przewodnik będzie coraz bardziej wyczuwalny w różnych sytuacjach w Twoim życiu. Co to oznacza? Oznacza to, że będziesz jak gdyby w takich różnych sytuacjach ktoś będzie prowadził Cię za rękę, ktoś będzie Cię wspierał, ktoś będzie Cię jakoś kierował w odpowiednie miejsca, do odpowiednich ludzi. Czyli gdy pojawią się nowe sytuacje, nowe możliwości i nowe wyzwania, to również